jakie działki pan używa? Nie wiem, bo nie znam warunków. A ile? Ale ja nadam się pani odpowiedź na pytanie, na jakiej podstawie eksploatował hałdy z terenów państwowych? A władze nasze co na to? No proszę powiedzieć, na jakiej podstawie? Bo wiemy, że to były tereny Skarbu Państwa. Powiem tak, my eksploatując to nie robiliśmy obmiarów, gdzie są działki. Aha, bo przez pomyłkę pan eksploatował, tak? To jest raz. Śmieszny. Pan ukradł przez pomyłkę, to nie zwalnia pana do odpowiedzialności. Nieświadomie. Czyli nieświadomie pan. Powiem panu tak, w ciągu 2 tygodni będą geodeci wysieczą wszystkie działki na całym terenie kopalni Babienia Sulewki. Czyli nieświadomie pan wywiózł odzyskany wapień z hałdy i sprzedał, tak? Nieświadomie. Dziękuję za odpowiedź. Z 30 sierpnia 2011 roku ustalono, że prowadzenie działalności tylko w fragmencie działki o numerze numer 54 o powierzchni 5268 m. I pan tylko chyba wprowadza od tej działki. A 57 hektarów. A resztę? A resztę to tak jak tu koledzy zadali pytanie. Pozwólcie każdemu się wypowiedzieć, kto wcale sobie jakiś ład. Pan Zdzisław bardzo ważne pytanie zadał. Jest działka, która jest eksplorowana. Ja wczoraj powiem, jak zobaczymy, ile z tego zbliżone, to normalnie włosy się jeżą. I jak mamy wierzyć, panie Robercie, panu, że pan nie przywiezie tych odpadów, skoro pan mówi, że nie ma wytycznej działki? Tam są tutaj granice. My byliśmy z kolegami, ludzie, tam jest 3-4 metry wybrane. Na 5 hektarach, można się pomylić. Proszę państwa, na 5 hektarach jest 3000 metrów kwadratowych. Proszę państwa. Jedno to działki 51 przez 2 o powierzchni 7 hektarów, jak również działka 1041 przez 6, która w części zajęta jest pod to jeziorko o powierzchni 5 hektarów 59 metrów. Co do tych nieruchomości, gmina Sulejów wystąpiła 8 listopada ubiegłego roku o komunalizację w trybie artykułu 13 ustęp 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Podstawą do wystąpienia był fakt, iż zgodnie z obowiązującym planem na datę 30 czerwca 2000 roku tereny te zostały przeznaczone w planie jako tereny rolne. Jest podstawa do wystąpienia o komunalizację. Czy my ją otrzymamy? Tego nie wiemy. Będziemy mieć prawomocną decyzję komunalizacyjną i praktycznie wydanie... Przepraszam bardzo. Jeżeli będzie w obrocie prawnym prawomocna decyzja komunalizacyjna, od tego momentu gmina odpowiada za tą nieruchomość. Nie odpowiada. Ale czy to jest działka Skarbu Państwa, czy to gminy? To jest na dzień dzisiejszy jest to działka w zasobie Skarbu Państwa. Czy ja mogę w tej kwestii? Proszę państwa, to jest bardzo ważne. Pani powiedziała zasób gruntów. Zasób gruntów to jest rozumiane właśnie własność gminy. I to jest. Ale bogaci jest państwa, ale mamy taki artykuł 228 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że jeżeli z mocy prawa, to jest mówiący o tym, że dany grunt z mocy prawa, on jest własnością gminy, jest, tylko decyzja komunalizacyjna jest tak zwaną decyzją deklaratoryjną. Bo, proszę państwa, jeżeli na przykład wy wchodzicie i gospodarujecie jakimś gruntem, tak? Nawet na prywatnym, mówimy o prywatnym gruncie. Uważacie, że to jest własność i gospodarujecie tym jak właściciele. Ale potrzeba iść na przykład o zasiedzenie do sądu, żeby otrzymać własność. I to jest tak samo. Ta decyzja wojewody to jest tylko decyzja potwierdzająca to prawo z mocy prawa. No ale to bardzo dobrze, to upraszcza nam sprawę i gmina będzie mogła wystąpić o odszkodowanie do tego pana. Wobec tej całej sytuacji i pan burmistrz i starostwo wiedzą, że działka 51 przez 2 i działka 1041 przez 6
są albo Skarbu Państwa, albo gminy, tak? Nie tego pana. Wiadomo było co najmniej od 3 lat, że pan jakby wydobywa albo wywozi, wyrównuje, albo nie wiem po co w ogóle pan to robi, zrekultywowaną hałdę, na której rosło około 100 drzew, proszę pana. Nie dość, że pan wyrwał te drzewa z korzeniami, wywiózł odpad, nazwijmy to, to nie na swojej działce. I teraz chciałabym się zapytać głośno, czy jeden organ i drugi organ już podjął jakieś kroki z tym związane? Jeżeli nie podjął, to kiedy podejmie i jakie? Tak, to jest to.